Tu trzeba już się decydować. Ona jest śmiercią. Wszystko, co pozostaje, to modlitwa. Czeskie prawo jest bezsilne. Państwowa administracja weterynaryjna jest bezsilna. Adela Pulcová jest narcystyczna. Ona ma narcystyczne zaburzenia osobowości. I razem z bezdomnym, który chce zostać sławnym na YouTube, żeby nie musi pracować, chce zaczynać mieszkania w centrum i nikt nie wie, co się stanie z ostatnim żywym stworem. Mam na myśli psa i imię Rikoušek. Ja nie moja wina, że svinka morska zdechla, czego wszystkim nie jest im ještěte, nie jest mi lotvo, co mam zrobić, jak nie mam grudka, wszystko mam w kartonach, bo czekam na meble, domy, mieszkania, nie mam torek, nie mam nic. Więc co miałem zrobić, głupa krowo. Chcę zgłosować za Babiša, ale niestety byli problem, bo dzwonili ze szpitala, że wieńczoce odioro psa. Powinien raczej zająć się swoimi zajęciami i zostaw mnie w spokoju. To żadna nowina, że ma około 6 przejeźdź. 11. Jest znepokojony liczbą oglądalności, którą uzyskuje dzięki celebritom. Co jest grany kurwa, dać głupi chuju, jestem największą suką. Wszyscy jesteśmy tu, sukami, ty XY. Co to za analfabeta? Ale tak jako, když to budeme to jako logické. Jeśli weźmiesz to logiczne, wszyscy chodzili z ja i ejakulatu.